Przede wszystkim, Open 7, trzeci, będzie za Veternity. Dobra, stwierdziłem, że zanim zajmiemy się jeszcze raz za tamtą grupę, to może sprawdźmy, czy możemy wszystkie te pryzmaty poustawiać. Może one mają coś wspólnego z tymi żywiołakami, które tam się pojawiają. Gabinet. Dzieła Gabranosa muszą być gdzieś tutaj. O nie. Szkielet mak. Fajnie. Nie zdążył nic rzucić. This was the great scholar I was looking for. To co z niego zostało? Za życia pewnie miał nieco ciała. Ale dlaczego? On dotarł wszędzie. Znalazłem ślady jego działalności na dwóch różnych kontynentach. A schyłek życia spędził tutaj? Robiąc takie rzeczy? Czy to stąd wzięła się jego wiedza? Z tych eksperymentów? Z tych trupów? On był jednym z nich, to nie znaczy, że myliłeś się odnośnie reszty. Być może, ale co do niego, niewątpliwie się myliłem. Miałem go za wzór. Chciałem... O, nieważne. Znajdźmy tą tablicę i zbierajmy się stąd. Dobra. Łoczka masowa. Just say the word. Wniesiemy. Tylko poszukajmy. Okej. Mamy dodatkowe pryzmaty. Więc może jak poustawiamy je, to z tamtej grupy poznikają te żywiołaki. Wodna gąbka. A, tak. Kolejny narkotyk. This can't be it. But the symbols. No. I was so close. Te są strzaskane. Look, you can see there's his name. And these symbols. Virtue. Gods, the rest is too worn away. There must be something, a verse, even a word. Be like unto the waves, be wrathful as the sea, anything. Oh. Is there really nothing? Not even to explain this. Kana rozgląda się po pomieszczeniu i garbi się, schyla się ku roztrzaskanym fragmentom, podnosząc największe zwój papieru i kawałek węgla drzewnego z kieszeni. Niepocieszony zaczyna robić kopie fragmentów. Czy istnieje smutniejszy widok niż posępny historyk? I can't believe it. All this time. I spent so many years at the law college, convinced I'd return and save the day. No cóż, nie udało się. And here it is. The tablet. I might as well bring back an empty piece of parchment. There's no answer here. Może jakoś go pocieszmy, co? Ze względu na... Limitanie i nie sami się unicestwili. Może to. Bez względu na zawartość tej tablicy, twój lud przyjął Tanvi oraz Toa jako swoją. Opinia Gabranosa na ten temat nie ma znaczenia. To prawda. Niektóre frazy były inne, a większość pieśni uległa zmianom z biegiem wieków. Znajdźmy lepiej własną drogę, a nie podążajmy śladem Gabranosa. Ale to nie złagodzi naszych konfliktów. Chętnie stąd wyjdę. Potrzebuję świeżego powietrza. Okej. Hey there. Dobra, więc następnym razem będziemy badać ścieżki. Przyjdziemy tutaj ze niezłomnym, jeżeli teraz nie uda nam się pokonać tej grupy. O, wyjątkowa jakość. Różdżka.
25% obrażenia zimno, przetrafienie celność minus 5 przez 5 sekund. Ciekawe. Chociaż my mamy lepszą. Dobra. Ziemia jest tutaj. Postawiajmy te pryzmaty, które mamy. Zobaczmy, czy to jakoś zadziała na te... na te zguby. Tak. Już coś się tam dzieje. Dobra. Jest pierwszy... tej drugi. Okej. Dobra, też trzeba wasujmy łoczycę. Dobra. Może troszkę atletyki i przetrwania. Może skradanie się. Czasami też z tego używamy. Aj, dobra. Co ona tam miała ciekawego? Druzgocący cios? Nie. Niszczycielski cios? Raz na potyczkę. Osłabienie przez 11 sekund. Obrażenia plus 15%. Osłabienie w postaci teraz o 2 punkty mocy i kondycji. Ruch zostaje zredukowany o 1 na hard i wala 10. Potrzebuje odwrócenia uwagi. Kiedy łoczyk jest spodziewany za flankowanie wroga, ofiara dodatkowe z podpływem rozkojarzenia. Ciekawe. No, szybkim ruchem łoczyk zamienia się miejscami z polskim celem, przerywając walkę. Jeżeli celem jest przymierzeniec, zmiana jest natychmiastowa. Jeżeli zaś przeciwnik, niezbędne jest trafienie przeciwko refleksowi wroga. To również jest ciekawe. Zamiana na 65% drażnić na chybienie. Okej, to by się jej, myślę, że przydało. Ataki przeciwnika, bicie i chybienie mają szansę wywołać natychmiastowy pełny kontratak. Myślę, że wezmę najpierw te zwinne uniki. To brzmi bardzo fajnie. Ona ma problemy trochę ze zwarciem, więc... to powinno jej mocno pomóc. Okej, dobra. Nie będziemy odpoczywać. Co prawda mam parę czarów zużytych, Alota. Tylko jedna kula ognia nam została, ale myślę, że to chyba nie było problemem ostatnio. Dobra. Możemy coś zjeść przed walką. Tak. Możemy chyba coś jeszcze powyjmować z plecaka, jakieś jedzonko. O, ile pieniędzy mamy, fajnie. Dobra. Nie, takich rzeczy nie chcemy. Utpitny, czemu by nie? Kondycja plus 1. Większość tych premii mam bardzo małe znaczenie. Max wytrzymałość plus 6. O, mleko jest spok. Pijcie mleko, dzieci. Da wam dodatkową wytrzymałość. Okej. Okay. Dajmy jakieś mikstury może. Zamiana 15% trafień na krytyki. Eder, nie potrzebujesz tych mikstur regeneracji. Aż tobie, nie był, tobie się nie przytrafiło zginąć. Jeden. Jeden dam tobie.
Jeden dam tobie. Mam jeszcze kilka dodatkowych. Dam kanie. I dam mleko. Magiczny sobowtór. Może tobie też dam regenerację zamiast tego. Zobaczmy, może mamy jakąś modlitwę, która może nam pomóc. Swojej ochrony. Oni rzucali dominację i skamienienie. Więc może ten zwój ochrony po prostu rzucimy na początku walki. Zwój modlitwy przeciw niemocy. Hey there. Okej, dobra. Spróbujmy tak się za to zabrać. Okej, już nie widzę chyba tych... Nie widzę tych chyba zgub. Chyba, że one się tutaj dopiero pojawią. Dobra. Rzućmy gdzieś tutaj tą... chmurę. Dobra. Nie stać nas od razu na dominację. A nie stać, tylko musimy poczekać, aż podejdzie. Dobra. Rzucimy ten swój ochronny. Reszta poczeka. Tak, pojawiła się tylko zguba wiatru. Dobra. Ja chcę wyglądać teraz. Nie, nie, co? Oj. Gdzie ty idziesz? Idziesz? Cofnij się. Okej. Może skupimy się najpierw na tej Adragnie. Tylko nie mam zasięgu, żeby go zdominować. Dobra, wrzućmy jeszcze kulę ognia tutaj na wszystkich. Okej, teraz ginie. Dobra, na razie dobrze idzie. Animant też już jest na wykończeniu. Tylko podchodźmy tam, bo tam jest ta chmura. Okej. Gdy zrobisz tutaj trochę miejsca, to Eder będzie mógł się zająć z Kubą. Okej. Może zamiast dominować te dragny, po prostu je podpalimy. Wygląda na to, że ta już pada. Fajnie. Dobra, Eder obrywa. Nawet większej zguby. Teraz go wspomożemy. Tak, możemy je oszukać. Dobra. Dobra, to wygrajmy, może zdejmijmy. Dobra, paladyn może podleczyć Edera. Fajnie. Okej. Dobra, to wszyscy pomóżmy Ederowi, chociaż nie wiem, czy to przeżyje i tak. Czy przeżyje, ale... Okej. Dobra. Padł, ale żyje dalej, więc... Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy złego. Może mu przywrócić trochę życia. A nie, żyje dalej. Czy to możemy żyć podczas walki? Nie,
Okej. Duże. Ej, ten się wycofa, co? Hell's my touch. Okej, tu masz użyć jeszcze tak samo uderzenia. Okej, dobra. Zadziałał ten łapiduch, świetnie. Ty możesz uderzyć się teraz z tym uderzeniem. No i dobra. Poszło o wiele łatwiej. Wygląda na to, że jak poustawialiśmy tamte pryzmaty, to zniknęły te dodatkowe zagłady żywiołów. I już dało się ogarnąć sytuację. Więc... Sure. Więc spoko. Dobra. Zbierajmy tutaj jeszcze co mają. Gdzieś musimy ostatni pryzmat znaleźć, co? No bo chyba nigdzie go nie znaleźliśmy. Okej, co tam użyliśmy właściwie? Nie wiem. Mamy właściwie pryzmat powietrza? Spróbujmy tutaj włożyć. Okaże się, że mieliśmy pryzmat. Byłoby trochę głupio. Nie. Czego nam brakuje tutaj? Tego nam brakuje. Tak, mieliśmy. Dobra, w takim razie ta jedna zguba, która nas atakowała podczas walki, ona trochę nam napruła krwi, więc byłoby jeszcze lepiej, gdybym użył tego pryzmatu. Okej, dobra. Więc nie było tak źle. Dobra, ale odpocznijmy, bo Eder jest już na wykończeniu. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Co się wydarzyło ciekawego? No to idziemy dalej. Znajdę najbliższe wyjście i z powrotem na... Bo on jednak chyba trochę bardziej przydaje się w różnych sytuacjach. Okej, stój, stać. Znaczy, że musimy puścić łotrzycę przodem. Wow! Duża ta lokacja. Poziom 8. Hey there. I'll have this open in no time. Hey there. Okej. Okay. Znowu szkielety nas atakują. Hi. That's it. Tak, nie to tam już używam. Hey there. Okej. Fampy życia. Co to jest? Fampy życia. Czy to jest wampir? Hey there. Dobra. Czy to jest wampir, spróbujmy to zmuszyć. Yeah. Okej, Draugul do nas podszedł. Co zrobił? Przestraszył Alota? Zrobił Alot. Draugula się boisz. Okej. Paradny został sparaliżowany, nie fajnie. Dobra, zajmij się ten Draugule. A nie, co ty, Alot? Zauroczony zostałeś. Serio? Dobra, zajmij się tą fampy życią. Dobra. Coś tu możemy jeszcze zrobić relax. Alot się odobudzi. To może jej przysunąć. Tak, tylko musisz zmienić na perło. Możesz jej grimoirem przywalić.
Ale tutaj sam został, ale ma dobrą zbroję, jak sobie radzi. Okej, łucznica tutaj obrywa. To pomożemy ją i podpaleniem. Co jeszcze możemy zrobić? Żeby przywołać szkielety do pomocy. Okej. Dobra, wampirzyca ucieka? Dobra, pozwólmy jej. Stand still! Come on! Dobra, padła. Okay. A teraz co ty robisz? Stoisz? Nie, ja tam byłem, dobra. Okej, no mak padł. Zajmę się tym. Okej, myślę, że... Myślę, że fajnie by to było jednak mieć niezłomnego, więc zastanawiam się, żeby nie wrócić po prostu po niego. Myślę, że tak zrobimy. Sure. Nośniki dusz wydają się być trochę irytujące. Tutaj byśmy znaleźli jakieś wyjście, ale... ale wolę jednak nie. Nie mówiąc już o tym, że niezłomny będzie tracił doświadczenie, jak będziemy walczyć bez... Widzimy teraz... widzimy teraz Kanę. On dostał na początku, jak go przyjęliśmy z powrotem. Tam trochę doświadczenia wyrównawczego. Ale i tak jest na niższym poziomie, więc nie chcemy, żeby za bardzo niezłomny się oddalał od reszty drużyny. Okej, okay, gra zatrzymana. Chciałem włączyć tryb szybki. Dobra, może będzie jakaś rozmowa z Kaną, jak wyjdziemy. Zobaczymy. No już nie mówiąc o tym, żeby począć, poczekać aż kramy kupieckie się zbudują. Okej, okay, czyli jednak jeszcze trochę wyżej trzeba wyjść. Tak? Tak, na poziomie 5 było ostatnie wyjście. Dobra, możemy wyjść, poczekać aż kramy kupieckie się zbudują. Już będziemy mieli całą kasę, żeby zebrać armię. No. Schody główne, dobra. Dobra. Idziemy do Kednua. The stones and the spirits in this place have begun to heal. Okej. Co tutaj zbudowaliśmy właściwie? Kaplica. Idźmy do środka, zobaczmy ją. Widać, że już dużo lepiej wygląda. Well met. Witaj mój panie, dziękuję, że przywrócenie dawnej świetności naszej kaplicy. Jestem przekonany, że bogowie spoglądają na ciebie łaskawym okiem. Zgromadziłem wszystkie zwoje, które dało mi się znaleźć. Być może przydadzą ci się podróży. Okej, pokaż co oferujesz. Swój waleczności, swój paraliżu. To jest fajne. Wiedza 8. Sporo kosztuje, ale co tam? Dobra. Yeah. Spoko. Ale myślę, że wygląda na to, że Kana nic nie ma do powiedzenia. Better indeed. Okej. Jasny dwór, warownia. Tak, jeszcze tych parę budynków trzeba będzie naprawić. Wyglądają żałośnie. No, zejdźmy jeszcze do gajówki. Zobaczmy, czy gajowy będzie miał nam coś do powiedzenia. Okej, zakończy się już ten quest Kany. Czas i przypływ.
Próbowałem go zachęcić. Okej. Okay. Więc nie wiem, czy jeszcze coś dalej będzie się dziać z Kaną w bezkresnych ścieżkach. Więc chyba już bym go odłączył, wziąłbym niezłomnego. Mam nadzieję, że... dobra. Przychodzisz w sprawie zleceń. Doszedłem do wniosku, że przynajmniej jedno z nich zainteresuje kogoś w twoich znajomościach. Jakie masz najnowsze zlecenia? Teraz muszę cię ostrzec. Te zlecenia nie bez powodu są wciąż do wzięcia. Wszyscy delikwenci to twarde skurczybyki. Jeżeli nie czujesz się na siłach, by stawić im czoła, nie ma problemu. Po prostu zajrzyj tu, kiedy będziesz lepiej przygotowany. Mam tutaj kilka zleceń idealnych na dobry początek. Za głowę cwanego Cyrdela wyznaczono nagrodę. Jak żeby inaczej. Jest też zlecenie na leśnego czatownika grasującego na szlakach handlowych, a także na ogrzego szamana. Można zarobić na tym niezłą sumkę. Listę zamyka... A, tak. Wódz Iklak. Chcę się dowiedzieć o cwanym Cyrdelu. To zlecenie przyszło aż z nowego Heomar. Cwany Cyrdel wraz z kilkoma wspólnikami dali drapaka z tamtejszego więzienia, zabijając przy tym dwóch justycjariuszy. Więzienni strażnicy pałają urzędą zemsty. Mężczyzna odpowiadający rysopisowi Cyrdela był widziany w pobliżu wideł Magrany. Jest dobrze uzbrojony, a obok z pewnością będzie miał towarzyszy. Powiedz mi o leśnym czatowniku. Okej, okay. Zajmę się ogrem. Powiedz mi o wodzu. Dobra, pójdę już. Ja? Okej, okay, dostaliśmy trochę zleceń. Hey there. Fajnie. Myślę, że pobawimy się również w te zlecenia. Potem na bezkresne ścieżki. The stones and the spirits in this place have begun to heal. Tak. Wygląda na to, że te zlecenia również będą zabawne. Dobra. A właśnie, jest jeszcze jakiś gość w warowni, który chciał z nami porozmawiać. Jakiś handlarz niewolników. Więc zajmijmy się tym od razu. Zajmijmy się tym od razu. Dobra. Marszałek Forwyn. Nie. Tak, musimy jeszcze poczekać, aż się zbuduje. Aż się zbuduje kram kupiecki. Dobra. Ile się jeszcze będzie budował? Jeden dzień, jedna godzina. Myślę, że prześpimy ten czas. Ten gość? Dobrze, posłuchajmy. Przyjdę od razu do rzeczy. W porcie w Girarze mam tuzin orlańskich niewolników. Dobry, zdrowy towar, za który można dostać niezłą sumkę w X-Mitlu. Jeżeli uda się mi się zorganizować rejs wzdłuż wybrzeża. W tym właśnie tkwi sedno problemu. Nie mam dość funduszy na kupno zaopatrzenia na całą podróż. Musiałbym zawinąć do jednego z jelenioborskich portów i ryzykować konfiskatą towaru. Doprawdy te jelenioborskie przepisy są zupełnie niepraktyczne dla uczciwych kupców spoza zatoki buntu. Miałem nadzieję, że zdołasz mi pomóc. Podobno nie pochodzisz z Jelenioborza, więc zapewne mnie zrozumiesz. Muszę to omówić z radcami. Oczywiście. Sonor skłania się grzecznie. Hiravia, udaj się do Girary i zobacz, czy zdołasz jakoś uwolnić tych niewolników. Z przyjemnością przyda mi się jakieś zajęcie, gdy będę planował bolesną śmierć tego typa. Hiravias? Kto właściwie był? Nie wiem. Okej.
Przywołaj gościa, skinienie dłoni. Czy podjąłeś decyzję? Tak, postanowiłem cię powiesić. Nie. Mamy skłamać? Chyba tak, to będzie takie kłamstwo w dobrej sprawie. Potrzebuję więcej czasu, aby to przemyśleć. Wracaj do Girary, poślę po ciebie. Oczywiście, dziękuję za poświęcony mi czas. Będę czekał na wiadomość. Okej, nie wiem, kim był ten cały hi... no, na hi... gość, ale... Hiravias. A, to ten nasz druid. Okej, dobra. W każdym razie... dobra, Kana, masz coś, co chciałbyś mi oddać? Rukumiaru. Tak, parę rzeczy. Oddawaj mleko, nie przydało ci się. No, też oddasz, to możesz sobie zachować, co? Dobra, i trochę krapu. Tak, pierścień funduszy. Cały czas niezałożony. Okej, spoko. Dobra, Kana. Dziękujemy za wspólną przygodę. Gdzie to było zarządzanie drużyną? Hey there. Otworzyłem to okno, sam nie wiem jak. A, warownie, tak. To jest zarządzanie drużyną, dobra. Kanę odprawimy. I weźmiemy niesłonego. Tak, ciekawe czy dobije do reszty. Tak, dobił, fajnie. What? Teraz wracamy do oryginalnego ustawienia i awansujmy go o poziom. Wiedza, atletyka. Dajmy mu jeszcze jeden przetrwania. Okej, okay. Mistrzostwo w zaklęciach. Coś, co będzie mógł rzucać... przy każdej walce. Litwa odwagę. Nie rzucił już na przestraszenie, przerażenie, nie. Wycofanie? Nie. Święta medytacja. Koncentracja plus 30, wola plus 15. Błogosławieństwo. Przyjaciel celność plus 5, obrażenia plus 10%. Okej, okay, to jest coś, co rzeczywiście moglibyśmy rzucać co każdą walkę. Zbroja wiary to już taka bardziej sytuacyjna. Redukcja obrażeń plus 4 to sporo, ale niezbyt często od tego potrzebujemy. Dobra, weźmiemy sobie błogosławieństwo jako zaklęcie mistrzowskie. I dostał dużo nowych zaklęć 5 poziomu. No, zaraz je sprawdzimy. Dobra, między innymi lśniący blask. Utrudnia przeciwniku w zasięgu wszelką obronę potencjał periodyczne obrażenia do ognia. Paląca pieczęć. Duże przywrócenie wytrzymałości. Litania przeciwko niewielkim przypadłościom. Modlitwa o rozwagę. Przydając dodatkową odporność na ataki upadające zamęt lub przełomienie. Adoracja wiernych. Mag chwilowo porzuca wiedzę tajemną na rzecz mocy bojowej. Zyskuje premię to odbić celność mocy kondycji zręczności, ale traci umiejętność rzucania zaklęć. Okej. Okay. W D&D było bardzo podobne zaklęcie. Coś tam było psalm, czy coś tendencji, że kapłan recytuje psalm, co mu dodaje właśnie premię dla współczynników, ale ponieważ recytuje, musi je cały czas recytować, więc nie może zrzucać w tym czasie zaklęć. Rygiel Wrót Śmierci chroni poważnie ranną postać przed spadkiem zdrowia do zera, co spowodowałoby śmierć. Postać nadal może stracić przytomność z powodu utraty wytrzymałości. Okej, okay, to może się czasami przydać, na przykład jak w tej walce, co teraz Eder był ciężko ranny. Hey there. Coś takiego by się przydało. Dobra, odpoczynek. Przetrwanie plus 2, stanowczość plus 3, percepcja plus 3.
Weźmy percepcję. Okej. Dzień wypłaty dla najemników. Wpłaconych poborów 600 sztuk miedzi. Okej, długo się jeszcze buduje. 15 godzin, okej. Mm-hmm. Dobra, w tym odcinku zajmiemy się zleceniami z twierdzy, ponieważ wyglądają równie fajnie, zarobimy trochę gotówki na tym. No i jak się tym zajmiemy, to pewnie będziemy mogli wrócić do ścieżek, do głębi. Chociaż nie wiem, czy wcześniej nie zajmiemy się naszą armią i nie obronimy twierdzy. Zobaczymy. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!